Bonjour, kochani, bonjour. A dlaczego tu jest no signal pokazane? A to nie powinno być no signal, to powinno być signal. Co tu się dzieje? Bonsoir. O, już działa. No jak pięknie. Możemy sobie dzisiaj pograć na Engage'u, jak za starych dobrych czasów. Ja sobie mogę pić grzecznie gin z tonikiem, żeby to jakoś przetrwać. Mniam, mniam. Jakoś to będzie, nie? Jakoś przeżyjemy kolejny livestream. I... Z jakiegoś powodu dźwięk nie idzie do... Muszę wymyślić, co się stało, że nie mam dźwięku teraz w tym. Ej! Milion kabli, jak zawsze, plątanina. Ech. Zaraz znajdziemy przyczynę problemu. Właśnie chyba nie wyciszyłem, ale kto wie. No niby nie mam wyciszonego. Mnie słychać? O, coś, au, coś mnie mocno uderzyło w uszy. O, 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 o! Dzięki piękne za 3 miesiące suba. Już chyba działa. Coś działa. A muszę chyba nowy kabel audio kupić znowu. Wszystko mi się sypie w tym Engage'u. Chyba po prostu nowego jacka muszę kupić. Tylko tu jest ten taki... Tu nie jest mini jack, tu jest micro jack. Sorry za to. Ale coś po prostu chyba już przewód nie domaga. Jedźmy z tym asfaltem. I chyba sobie okulary zdejemy, bo mnie coś nie pasuje w tych okularach dzisiaj. Coś mi nie pasuje. Mikrojacki się strasznie łatwo psuły. No, są małe, ciasne. Delikatne. Jak ja. Od razu puszczę licznik, nie ma się co tentegować. 142 tysiące, co mamy za mistrzostwa do zrobienia jeszcze? Jeszcze jak? Hesosek, dzięki za 12 miesięcy! Tak wam powiem na wstępie, że jak zdjąłem okulary, to przez chwilę nie będę nic widział, więc mogę trochę się mieszać w tym, co czytam w komentarzach, bo jestem ślepokiem. Dobra, przydałoby się zrobić ten Aston Challenge w którymś momencie i kupić odpowiednie auto do tego miałem wyścigu, tego Gallardo miałem kupić, miałem zbierać na niego pieniądze, żeby móc kupić Gallardo. Tak mnie ktoś tam sugerował wcześniej. Jeszcze bardzo niedużo brakuje tego Gallardu. Więc... Jakbym jeszcze coś wygrał, to już by było w ogóle. TVR Segaris. No, żeby coś wygrać, to jest ten problem. No, trzeba zrobić jeszcze jeden grind po prostu, no nie ma innego wyjścia. Więc trzeba zrobić jeszcze jeden Urban Performance Cars. Wygrać następną Corvette. I ją sprzedać. No. Ech. Jakiś dzisiaj mecz jest polskiej reprezentacji. Jestem tak niesportowy.
Jestem tak niewysportowany, że wręcz ujemne buffy daje. Ops, nie ten przycisk. Tak się robi booster. Daje ujemne buffy naszej reprezentacji. Polska-Szkocja dzisiaj. O nie! Ups. Jak to Polska-Szkocja? To która reprezentacja jest moja? To w piłkę nożną, tak? To Szkoci są chyba jeszcze gorsi w piłkę nożną niż Polacy. Tak po prawdzie. Cześć, panie Gruszku. No właśnie to jest najlepsze, że jakby nie było, to zawsze moi wygrywają, więc jest dobrze. Tak to już jest, jak się Globetrotterem jest. W którym roku ta gierka wyszła? W 2004. Wyszła ta gierka. Jak nie jeszcze w 2003 w sumie? Ja już to sprawdzałem na ostatnim streamie. A ja dalej szósty. Dobra. Jobar, dziękuję za subskrypcję. Miło mi, że dołączyłeś do naszego zespołu. To za dobrze. Czy założyłem kiedyś szkocki kilt? Ja nawet na streamach nosiłem kilt. W którym to streamie ostatnio nosiłem kilt? Ludzie klipowali i robili ha ha ha, jakie śmieszne. Facet w sukience. A mówiłem, a to nie jest sukienka, to jest spódnica. Kurde, słabo mi idzie. Naprawdę słabo mi idzie. No, zdecydowanie trzeba się rozgrzać. Z tym, że pod kiltem się nic nie nosi, no? No nie nosi się. Tradycyjnie się nie nosi, bo po co? Nie wiem, co w tym dziwnego. Jak ktoś chce, to nosi. Nie zabronią. Skończę na czwartym miejscu. Powinno wystarczyć, żeby wykerować do pierwszego miejsca w całym turnieju. No ale no, słaby start miałem, no. Witam, Ludax, cześć. To ja witam. Różowy Kirbion ograny. Nie ograny, jeszcze nie wyszedł. Jutro może dostanę. Znaczy dostanę na pewno, bo kupiłem, ale... Może przyjdzie promka i...
Masakra. No nie popisałem się w tym wyścigu, no przyznam szczerze. Nie popisałem się. Ta promka nie idzie znikąd, bo to jest promka cyfrowa. Nintendo mi nie wysyła pudełek, bo nie ma sensu wysyłać pudełek za granicę. Kodzik wpada i... Wulpes, dziękuję pięknie za prezenty dla naszej społeczności. To jest człowiek z gestem. Czy mi jest bardzo, bardzo na rękę to akurat, że przychodzą promki cyfrowe z uwagi na to, że właśnie jestem w innym kraju niż wszyscy dystrybutorzy i wydawcy. Tam serduszko kolekcjonera trochę płacze. Nessor Grimm, dzięki za suba. Ale no, tak jest po prostu wygodniej i bardzo często szybciej, mimo mojego wolnego internetu. Szybciej jest nadal pobrać grę z neta, niż czekać parę dni na paczkę z zagranicy. Ja staram się kupować fizycznie gry, których dostaję promkę, jeżeli gra mi się podoba, dlatego mam wszystkie Pokémony w pudełkach i tak dalej, więc mam sporo gier, które dostałem w cyfrze, też w pudełku. Staram się w miarę możliwości wspierać deweloperów. Ale coraz ciężej jest mi lubić pudełka, gdy coraz rzadziej w tych pudełkach są faktycznie gry, nawet na konsolach. Na Switchu już jest plaga tego, że wychodzi kartridż, a i tak trzeba pobrać grę z internetu, albo wychodzi pudełko puste bez kartridża w środku, tylko z kodem. Ej, zepchnął mnie, ale kłamstwo. To jest żenada straszna. I znowu jestem siódmy. Zastanawiam się, czy przeczytałem w jakimś poradniku, że w wersji DS-owej poziom trudności gry się zmienia dynamicznie w zależności od tego, jak nam idzie w grze i jakim jeździmy autem. Przeciwnicy stają się tym groźniejsi, im szybszy mamy wóz na przykład. Nie wiem, na ile to prawda i czy to odnosi się też do wersji engage'owej. Ale ten wyścig, za każdym razem jak robię ten, grinduję ten wyścig, to mam wrażenie, że jest coraz trudniejszy. Na początku go przechodziłem z palcem w nosie, a teraz coraz częściej mam jakieś takie wrażenie, że mnie męczą. No kody zazwyczaj na grę dostaję mailem, tak. Najłatwiej. To zależy od trybu Soldier, bo mowa wyłącznie o trybie Evolution, bo w trybie Arcade sam sobie wybierasz poziom trudności. W trybie Evolution nie ma wyboru poziomu trudności. Stąd ta rozbieżność. Oczywiście, że na samym końcu musiało mnie popsuć. Ale dałem radę. Jej! Cudownie. Jak tam ranking wygląda teraz? No i spoko, jestem na prowadzeniu. Teraz tego nie spartolić i będzie wygranko.
Ja w kwietniu też wreszcie pójdę na Batmana, obejrzę. Więc może wreszcie nie będę tak bardzo w tyle z filmami. Kiedy już będzie na VOD? Gdzie na HBO Max? Czy gdzie trafi? Zdziwiam się, że na HBO, bo to rzecz od... Nie UK, ale ja mam polskie HBO Max, bo ja... Jak tylko bogacz wysp, mam je płacę za kablówkę. I w zestawie jest HBO Max, więc mam do niego dostęp. Trzeba pomagać mamie. Trzeba kochać rodziców. Czy mi nie zablokowali? Na razie działa. HBO Go było zablokowane tak dość ostro, że nawet przez VPN-a nie mogłem wejść. A na razie HBO Max śmiga. Jak się ominie tą stronę, gdzie jest napisane, że HBO Max nie działa w twoim regionie, to potem wszystko działa bez problemu. Więc spoko. Na HBO Go w ogóle nie mogłem nic oglądać po jakimś czasie. Po Brexicie w zasadzie tak poblokowali, że nawet z VPN-em nie chciało wskakiwać. No, niby najłatwiejszy tor. A i tu mnie nawet, kurde, robią dość mocno. Na szczęście jestem od nich lepszy. Honk. Disney Plus w Polsce ma być niedługo, nie? To już ogłosili chyba, że w lato w tym roku? Nareszcie? Inne rzeczy są na Disney Plus i to nie tylko te disneyowskie. Lubię sobie czasem odpalić jako takie tło, nie wiem, Simpsonów, Family Guy'a, że takie pierdoły, które są fajne jak lecą, jak taki szum w tle. Disney Plus bez filmów R18. Znaczy, co to znaczy bez filmów R18? Bo na Stars... Czy to się nazywa Star? Leci jest wszystko, nawet takie filmy z katalogu Disneya Foxa, które nie są dla dzieci. Ostatnio ten film o Pameli Anderson tam trafił. Nie? To ten taki... O tej ich sekstaśmie i tak dalej. Ten śmieszny pseudodokument. Jej, udało się. Cześć, Polarku, dzięki za piątaka. Och, nie wiem, czy Disney ma w swoim katalogu jakieś filmy przyrodnicze tego typu. Dobra. Czas na handel. Do sprzedania mam Corvette. Good Pie. I co mam jeszcze? Nic więcej nie mam do sprzedania. Może być. Coś to się stało, że pozwoliłem Dorczynze streamować symulatorki. Co to znaczy, że pozwoliłem? No, nie potrzebuję jakiegoś mojego specjalnego pozwolenia, żeby streamować. Jest, Lamborghini Gallardo. To jest to auto, które miałem kupić, prawda? Żeby nie było przypału. Sprawdzę może jeszcze na wszelki wypadek, żeby potem nie mieć problemu. Gallardo, jest. Wspominam, że wielki pan Archon pozwolił. Okej. Okay. Tak, wspominał.
Lubię ten kolor pomarańczowy. Może go sobie zostawię. Nie, no w sumie Torchenzo ma hasło do Twitcha już 8 lat, ale nie używa konta do Twitcha, bo teraz można streamować z innych kont na konta Twitcha. Nie trzeba nawet hasła mieć. To jest teraz śmieszne. Dobra. Od razu bym, nie wiem, nie będę go tuningował. Może najpierw się nim przejadę i spróbuję zobaczyć, czy mam jakiekolwiek szanse, bo ten ma four-wheel drive, to może nie będzie aż tak zarzucał. I zanim zrobię mu jakiekolwiek upgrade'y, to po prostu zobaczyłbym, jak się nim jeździ. Teraz nawet streamki nie jest potrzebny właśnie w tym rzecz, bo można przyznać komuś dostęp innemu do streamowania na koncie, innemu profilowi na Twitch. O! Super zacząłem. Tak, ale to auto zdecydowanie się lepiej steruje. To przynajmniej zakręca. Ale nie mam szczęścia do ruchu ulicznego tym razem. Ale tak, zdecydowanie się lepiej prowadzi. OMG, jak lepiej się prowadzi. No nie mam szczęścia do ruchu ulicznego. W ogóle zakręca tak dobrze, jakbym driftował bez driftowania. To jest bardzo fajne. Jak jeszcze je trochę podrasuję, to już w ogóle będzie super. Super wózek. No okej, okay. Piąty. Bardzo fajnie, jak na ten tor. Tak, ja mam do wszystkiego z hasła generowane losowo. Ja nawet nie wiem, jakie ja mam hasła do rzeczy. Nie mam pojęcia, jakie mam hasła do większości serwisów. Wszędzie dwustopniowe uwierzytelnianie. No, jak się jest człowiekiem w miarę publicznym, to wiecznie ktoś próbuje się dobrać do danych, więc dobrą taktyką jest trzymać w miarę bezpiecznie rzeczy. Się wgliczowałem w samochód. No ale dobrze, zdecydowanie się lepiej jedzie tym autem, jak będę miał odrobinę szczęścia po prostu w wyścigu i trafię na okrążenie, gdzie nie utknę w geometrii. Jest nawet szansa, że sobie z tym autem poradzę, szczególnie jak je trochę ulepszę. No i jak się trochę nauczę tej trasy. Mi się na Spotify ludzie ciągle chcą wbijać. Nie wiem, dlaczego akurat na Spotify dostaję ciągle maile, że ktoś próbował się zalogować na moje konto, ale się nie udało. Dobra, to już przegram. Ale jakbym tak do tego podszedł jeszcze z dwa razy, myślę, że dam radę. Spróbuję po prostu jeszcze raz. Wspominałem, że jeszcze nie byłem na Batmanie. W kwietniu postaram się pójść wreszcie. A, wybrałem złe auto. O, się zagapiłem, oczywiście. Geniusz zbrodni, to ja. To jest jak człowiek próbuje szybko przyklikać. Trochę to podrasuję.
Teraz byś, jakbym nie zauważył, to bym wygrał. Zawsze tak jest. Wszyscy się wpierdzielili w ten sam mur. Pięknie. No i co ta ciężarówka? O co z tym chodzi w ogóle? Przecież to jest... No i co? Gliczują się te samochody i człowiek jak ma wygrać. No me gusta. Właśnie w tych dalszych trasach to się zdarza bardzo często, że te samochody bokiem się generują i utykają na ulicy w różnych punktach dziwnych. Na początku tej, jak grałem, to nie zauważyłem, żeby takie rzeczy się działy z tym ruchem ulicznym, a tu się wyraźnie gliczuje momentami. O, mordę, teraz nawet nie zauważyłem. Czemu czytamy Batman, a nie Batman, tak jak Spider-Man? Tak serio pytasz? Tragedia. No, moc się przyda, tak, żeby szybciej na tych prostych. Ale na razie staram się nauczyć tego toru, bo on jest trudny. Trudny jest ten. To by nic nie dało. To by nic nie dało, bo on... To by nic nie dało. Oni mają przewagę w wyścigu, więc to by nic nie dało. O, tam się skraszowali pięknie. No już coraz lepiej mi tu idzie przynajmniej, więc... Jak będę przynajmniej czwarty, to pojadę dalej, bo żal marnować okazję. Chociaż mógłbym po prostu spróbować zrobić cały, może na brązowy bym wyciągnął i z głowy. Bo dobre auto tutaj mam do tych wyścigów i myślę, że mógłbym wyciągnąć bez problemu brąz na znanych trasach. Więc może to będzie dobra taktyka. To tak, no oni mnie doganiają bardzo łatwo niestety. Mam bardzo fajne zwrotne... Pierwszy... Bardzo fajne zwrotne auto, ale nie tak szybkie jak te inne, jak widzicie. Jak nie jadę na turbo, to mnie doganiają bez problemu. O, fuck. A jak się to uda wykarować? Spadaj! No, bez problemu mnie przeganiają, cholera.
Ej, tak blisko mety. Jestem po prostu za wolny na razie z tym autem. Muszę je faktycznie zupgrade'ować. A było blisko. 3 sekundy różnicy, no. No ale pojadę dalej. Jest szansa, że się uda. Wypraszam sobie siusiaczki. Wśród nas są też panie i one nie mają siusiaczki. Nie dam rady tak. 230. Dlaczego na obrazach przedstawiających raj Adam i Ewa mają namalowany pępek? Z tego samego powodu, dla którego są biali. Taka była interpretacja artystyczna, żeby ludzie rozumieli, o co kanon. Myślę, że artyści, którzy rysowali te pępki, wiedzieli o tym, że nie powinno tam być pępków. Tak samo jak ludzie malujący białego Jezusa wiedzą, że Jezus nie był biały. Muszę wolniej jechać, paradoksalnie, żeby to 230 wyciągnąć. Mam przyspieszenie chyba tym autem w ogóle. Jest za mało do setki. Czarna Madonna chyba nie była czarna, jak ją malowali. Po prostu złe farby były dobrane i jeśli się nie mylę, straciła kolor po prostu domyślny ten swój. Jap, nie mam szans tego przejść, bo mam za małe przyspieszenie. Nie mogę teraz zmienić, niestety. Zmienić w środku turnieju auta, ale faktycznie, no teraz mam za małe przyspieszenie i nie wyciągnę 230. Jak tak. Po prostu nie zdążę się rozpędzić. Tym poprzednim autem bez problemu mogłem się rozpędzić. No dobra, no to zostaje tylko spróbować trochę dopieścić samochód. Jakbym dobrze wszedł zakręt, no próbowałem, ale no muszę za bardzo wytręcić prędkość. Tym drugim autem bez problemu odzyskiwałem. Spróbujmy, co tutaj fajnego mogę zrobić. Najbardziej mi powinno zależeć na tym, żeby... Właśnie, 4300. Żeby poprawić... osiągi. Ale to nie... Kurde, ta poprawa osiągów to nie robi mi zbyt dużego wrażenia tutaj. Nie mogę jeszcze... Cholera, brakuje mi do... No dobra, ale zainstaluję na razie ten niższy pakiet. I zobaczymy, czy to wystarczy. Pewnie nie. Fajnie by było wygrać chociaż z jeden turniej. Brum, 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 brum. Bob, bob. Skurczybyki. To Bubaru jedzie! Dobra, ale teraz tak zapiernicza, że mam z tym drobny problem. Cześć, Tony Lambada! Ja specjalnie w te barierki wjeżdżam, bo one mi regenerują boosta.
nieszczególnie unikam przeszkód na drodze. Bubaru party. Leonidas. Dzień dobry, wieczór. Bub, bub. Czy będzie jutro Kirby? Muszę znaleźć trochę czasu. Ja mam niestety, kurczę, sporo pracy ostatnio, ale no muszę znaleźć czas na tego Kirby'ego. Trudno mi powiedzieć, czy to będzie livestream z samego, tak jakoś wczesnym popołudniem, taki na większość dnia, czy to będzie po prostu livestream premierowy o 20 standardowo, bo to zależy po pierwsze, kiedy wpadnie mi w ręce gra. Źle patrzę. A po drugie też jak mi się ułoży z pracą. Mam sporo do zrobienia niestety w tym miesiącu. Do końca marca mam bardzo dużo zobowiązań, z których muszę się wywiązać. Wepnął mnie na ścianę jeszcze. Takie. Podoba mi się, że oni też lądują na tych ścianach tak samo jak ja ciągle. Nie są zbyt dobrzy w trzymaniu się na trasie. Cztery z ośmiu to by był bardzo przyzwoity wynik na koniec, naprawdę. No i już straciłem tę szansę teraz chyba. Piąty. W jakie gry Mario Kart grałem? Chyba we wszystkie. Tak mi się wydaje. Spróbujmy teraz. Jak mam lepsze przyspieszenie. Super się zaczęło. Dobra, 210 wyciągnąłem przy pierwszym podejściu, a masz 230. To jest szansa, jest szansa. Jest, udało się. Wydaje mi się, że się udało. No, mówiłem, wystarczyło troszkę więcej przyspieszenia mieć w tym, w tej furze. O Jezu, to jest Golden Race. Tutaj cały czas odpadałem, więc to jest ten, gdzie odpada ostatni, co fragment okrążenia. A to jest ciasna ulica. Dlaczego nie jedziesz? Nie zbuforował mi przycisku, złodziej. Dobrze. Nic nie widzę, co tu się dzieje. Z jakiegoś powodu jestem szybszy od większości z nich. Nawet bez nitro. To mi graj. Nic nie widzę zupełnie.
Serio, miejscami gram czuja w tę grę. Oj, to jest to super miejsce, gdzie można po prostu przyspieszyć. Tak, nie trafiłem w te potrzebne, kurde, kartony. No, trzeci, nie ma tragedii. Niech tamten już padnie. O! Okej, trzeci odpad. Znaczy czwarty odpad, jestem trzeci. Wyprzedzić drugiego. Jest! Brakuje mi boosta! Aaa, trzeci! A było blisko do drugiego. Och! Dobra. Rankingu jestem czwarty. Jest szansa na trzecie miejsce. Dual nie chcę robić. Nie. Więc został jeden wyścig na Bogota Airport. Średnio pamiętam tę trasę, ale jest dość szeroka miejscami. Więc jakbym zdobył teraz 10 punktów... I to jest jeszcze minimalna szansa, że skończę ten wyścig. I skończę na podium. Ale musiałbym wygrać, żeby mieć sensowne szanse. Czwarty na pierwszym okrążeniu nie jest źle. No ale nie domaga dalej prędkościowo ten mój samochód. Jak tylko gubię turbo, to mnie zaczynają doganić. Ciężko utrzymać mu trzecią pozycję. Czwartą pozycję znaczy się. A tu by się idealnie nadał boost, ale mimo. Co za chaos? Co za... Z twarzą Marilyn Monroe. Nie. A, tu będzie masakra znowu z tym zakrętem. No kurde. Dam radę! Jest!
Ciekawe, czy będzie top 3, bo to już zależy tylko od pozostałych. O, udało się! Jeden wyścig za mną nareszcie. Recenzja Sonika na YouTubie się oglądała całkiem dobrze. Pewnie zrobię recenzję sequelu, mieliśmy robić podcast, ale nie potrafię się za cholerę zgrać z ludźmi od podcastu. Jakoś tak brakuje chyba moim współtowarzyszom w większości chęci do tego podcastu. Smuteczek trochę. Nie mówię, że wszystkim, bo nie wszystkim. Tu jest następny wyścig, że można coś tam wygrać. Jak dużo samochodów. Czym ja tu pojadę? V8 Fever. Korwetą pewnie. Jest bardzo rzadki przykład sytuacji, w której jest jakiś projekt, nad którym pracujemy i to nie ja jestem osobą, która... na którą cała reszta czeka, bo zazwyczaj tak jest, że to na mnie czekają wszyscy, bo ja zawsze mam milion rzeczy na głowie. Tu wyjątkowo jest na odwrót. Ja jestem gotowy do akcji i ciężko jest mi zmobilizować resztę. A jestem bardzo podjarany konceptem. Patrz na ekran. Nie ma to tamto, to jest złoty wyścig. Nie mogę być poniżej top 3, bo będzie przypex. Ong! A ta wieża Eiffla. No to ładne. Ja po prostu bardzo lubię dynamikę rozmawiania o filmach, gdy są dwie osoby i dwie osoby wymieniają się poglądami bez scenariusza. Ja bardzo lubię ten format i to jest format, który zupełnie nie jest wyeksploatowany na Arendotilu, bo nie robimy zazwyczaj rzeczy bez scenariusza. Myślę, że byłaby to ładna, fajna, taka dość świeża na standardy kanału rzecz. Taka dłuższa forma, których na kanale brakuje w trochę innym stylu niż zazwyczaj. Myślę, że to ma potencjał. Ważnym jest dla mnie również rotacja prowadzących, żeby te opinie były różne, żeby one się przeplatały, żeby nie były ciągle... A jeszcze najlepiej by było, jakby były sprzeczne, jakby prowadzący się nie zgadzali za bardzo w niektórych aspektach i żeby faktycznie było pole do dyskusji. Jakiejś takiej ciekawej polemiki. Nie umiem znaleźć tego pierwszego. Aż go nie znajdę. Nie wiem, co się z nim stało. Wystrzeliło gdzieś to pierwsze miejsce i... nie ma. Czemu nie Ford GT w tych mistrzostwach? Ford GT to jest ten, co nie umie zakręcać, prawda? No to dlatego, bo nie umie zakręcać. O, jest pierwszy. Szkoda, że tak późno. Już nie zdążę. O, zdążyłem go dogonić, ale jaja. Teraz by się mogło skończyć. Ha!
Złapałem go w ostatniej chwili, ale jaja. Dla Polski. Co dla Polski? Co dla Polski? Für Deutschland. A, 0-0 dla Polski. Aha, myślałem, że to były oczka, a nie wynik meczu. Okej. Jak Polska przegra ze Szkocją, to będzie trochę wstyd, nie? Szkocja to nie jest jakaś nie wiadomo jaka drużyna. Mówię to z całym szacunkiem dla fanów szkockich drużyn, ale no, Polska to też nie jest, nie wiadomo. Nie wiadomo co nas w skali światowej. A szkoda, szkoda. Dałoby się więcej Małyszów w drużynie. To... Wtedy by było super. No dobra, jakbym teraz utrzymał czwarte miejsce i tam miałem pierwsze i tak dalej, to już jestem dość bezpieczny. Na tyle, żeby zaliczyć ten turniej. Tamten jeden turniej był taki cholernie trudny, a teraz jest nagle znowu tak stosunkowo znośnie poziomem trudności. Ciekawe to jest. Jak przejdę ten wyścig, to będę oficjalnie za połową, nie? To będzie 18 z 35. Się trzymać tych wysokich w miarę pozycji, jak najbliżej podium. Dobrze, że nie próbuję w tej grze zrobić 100%, bo byśmy tu siedzieli do... Ohoho. Edytowałem progres po poprzednim turnieju, tak, zmieniłem z 16 na 17. Jak mnie prześcignie. No i już po ptokach. Zgliczował się znowu samochód. Ha! Na samym końcu się zgliczował i kurde trzeci. Ej, a było blisko. O Boże, teraz znowu Raider Race. Czy to jest Dida jadąca na tylnym siedzeniu? To nie jest Dida, to jest potatek. Proszę nie obrażać potatka i nie nazywać go Didą. Dobra, gdzie tu trzeba jechać? O Jezu, tutaj. Three,
spoko, ja umiem tutaj tej prędkości nabrać, ale jak ją... ten fakt utrzymać. Co za gra. To ten napis go zasłaniający drogę na początku, jak jest ostry zakręt, to jest już wisienka na torcie. Dobra, teraz się uda. Kurde, 210. Skakanie na tirach jest niefajne, bo zazwyczaj skakuje się prosto w ścianę. Znaczy, od święta się przydaje, bo jak się jedzie bardzo wolno, to te tiry automatycznie maksymalną prędkość dają. Jest! Automatycznie maksymalną prędkość dają tiry, więc nawet jak się jedzie bardzo powoli, to z tej skoczni się wyskakuje bardzo szybko. Tylko to jest super ryzykowne, bo jak są ciasne ulice, to zawsze się wpiernicza prosto w... Jestem pierwszy. O Boże, Golden Race na Ukrainie. Czyli tutaj szybko zostanę wyeliminowany. Bo nie mam odpowiedniego chyba auta. No. Co jest? No to już była przesada. Jakby boost w miejscu robił. Dobra, trzeci. Drugi, nie jest źle, nie jest źle. O, nie mogę zobaczyć, kto teraz subuje, więc z góry przepraszam, ale jesteś najkochańszy na świecie, na pewno. A może najkochańsza? Dobra, trzeci, więc nie będzie tragedii. Trzeci wystarczy, żeby utrzymać się na podium. I tylko na tym mi zależy. Jest okej. Bo Miko, jeśli dobrze czytam, a jestem ślepy jak kred dzisiaj. Dziękuję pięknie za subskrypcję. Dobra, jestem dalej pierwszy. Więc teoretycznie no jest nawet szansa, że jakbym spadł poniżej piątego miejsca, to dalej będę na podium, jeżeli nie staną się dziwne rzeczy. A nie! Aha, ja mogę, to jest duel, to ja go mogę po prostu olać i wygrać. Okej, 30 tysięcy euro. Zaczęłam tą odznakę, a ty jesteś pani Bobomiko jednak, widzicie? Dobrze, że powiedziałem pan albo pani. Piękna jest odznaka, to prawda, burgerkowa jest niesamowita. Hej, więc udało się. Kolejne mistrzostwo, więc mogę zmienić 17 na 18. Ranking świnek według IQ. Grunio, potem ciężko powiedzieć, pewnie potatek, potem crazy, a na samym dole Dida. To pewnie by było tak w rankingu IQ. Dida zdecydowanie jest na dnie. Ciężko im powiedzieć, czy Gallardo Police, czy Dida, czy... Znaczy, czy potatek, czy crazy jest mądrzejsze. Są bardzo inne charakterami, więc ciężko jest powiedzieć. Żadne nie jest jakoś szczególnie głupie. Tu jest bet. Nie chcę bet. Normalny rejs. Hong Kong. Jedziemy. Muzyka.
Grunio zdecydowanie był najmądrzejszą świnką, jaką kiedykolwiek miałem, bo był po prostu bardzo sprytny, był bardzo kumaty, jak na zwierzaka. W taki sposób, w jaki zazwyczaj świnki takie na co dzień nie są. Ogarniał takie dość abstrakcyjne rzeczy. Jakieś tam skomplikowane pudełka próbował ogarniać, otwierać w prawidłowy sposób, tylko sobie nie radził swoimi fantastycznymi T-Rexowymi łapkami. Ale było widać czasami naprawdę, że był cholernie kumaty jak na wieprze. Cała trójka się wypieprzyła, bardzo dobrze. Padli i sobie ten głupi ryj rozwalili. Na to trzeba było liczyć. Na uśmiech losu. Los się nareszcie uśmiechnął. O! Jak się tu nie pchaj, kolego. Ci na tej ostatniej prostej zawsze dają kurde nieźle. Dajesz ja. Dajesz. Się tylko utrzymać. No. Dobra, chyba już będę miał problem się utrzymać. Tu można ładnie cisnąć, bo tu jest piękna, prosta. Piękna szansa na pierwsze miejsce jest. O! I samice mniej inteligentne od samców, ale Grunio był samiczką akurat. Wszystkie świniaki moje to są samiczki. Zazwyczaj się hoduje samiczki. Jeśli się nie hoduje do rozmnażania, to zazwyczaj się hoduje samiczki, bo samce są wredne. Dobra, jedziemy kolejny wyścig. Raczej nie pojedziemy w tym roku na Gamescom. W ogóle targi w ostatnich latach to istnieją co najwyżej umownie, więc nie ma większego sensu jeździć na targi. Nie mam pojęcia, czy kiedyś nastąpi jakiś renesans targów. Na Pyrkonie będę, przynajmniej taki jest plan. Nie jest to Gamescom, ale chociaż można wypić razem piwko i przebić piątkę sobie wzajemnie. Nawet lepsze od Gamescomu. Ej, to się dziwnie jedzie pod prąd. O, super. Nie bądź taki. No nie. Okej, to było już absolutnie nie fair, że się zakorkowały ulice już tak kompletnie na amen.
bardzo niezadowolony z tego, co się wydarzyło przed chwilą. Niech on już odpadnie. Dobra, drugi. Pierwszy nie będę, ale chociaż byłem drugi. Jarosz, mieliśmy dwa gigantyczne materiały na temat Tamagotchi. Bardzo dawno temu, co prawda. Był jeden chyba 15-20-minutowy na temat podróbek Tamagotchi. Potem był drugi, równie długi, na temat oryginalnych Tamagotchi. Pierwsze miejsce. Dobrze, to dobrze. No to nie są takie obszerne materiały o historii TP i TD? Ej, nie lubię tego zakrętu. Na chińskich programach trwał 6 minut, serio? Wow, okej. Okay. Nawet nie zadałem go, czy 11 minut. Wow, wiła. Myślałem, że były dłuższe. Pamięć płata figle, jak się jest staruchem. Jak to zrobić, ten zakręt, żeby się nie wyrąbać w ścianie? A w CV wpisane już 3 godziny. Kurwa. Ale za to robi się nowy system Error, który będzie miał prawie pół godziny. To jest prawie 3 razy dłużej niż przeciętny odcinek system Error. Znowu przywaliłem. Muszę nie przywalić. Trafi na kanał równiutko w 10. rocznicę System Error, czyli wypada akurat w niedzielę wielkanocną. No ale hej. Nie ja wymyśliłem, kiedy będzie w niedziela wielkanocna w tym roku. Na pewno się trochę zestarzały. To były jedne z pierwszych materiałów na Rondotiu. Nie spodziewam się, żeby były jakieś super niesamowite, prawdę mówiąc. Tak jest jeszcze wolniej. O, przywaliłem w ścianę. A ja nie będę musiał hamować przy... Nie umiem tego mocnego... Tego wielkiego zakrętu wziąć. Czterdziestu kilometrów mi brakuje, to jest dużo kilometrów. Redaktor Kebab rajduje. A co tak wcześnie dzisiaj Redaktor Kebab kończy? Co to się stało? No postaram się odpowiednio walnąć w ścianę. Może się uda. O, wow. Może jakbym się...
wstecznym trochę. Spróbował się rozpędzić po prostu z zakrętu. Ale to nie był taki zły pomysł, prawie 200 ton. Jedzonko trzeba zjeść. A jak to jedzonko, a kiedy? Praca, praca! A, mnie nocham spędzi, co jest? To nie na wodę, trzeba będzie łyknąć zaraz z domu. No nie umiem, no. Przyspieszenie ten wóz ma słabe. Gdybym jechał jakimś innym, pewnie by było lepiej. Nie wiem, może po prostu kwestia tego, że kurde, nie zrobię przyspieszenia tym wozem. Myślałem, że jak wezmę taki super zakręt, to może... no będę próbował jeszcze parę razy, zobacz. Może coś mi przyjdzie do głowy. No, po prostu dużo lepiej by mi się tą korwetą tutaj robiło, zdecydowanie, ten radar. No, za dużo prędkości wytracam, jak trochę. No, zdecydowanie drift tutaj nie wyjdzie, bo drift mnie prosto w ścianę wali. Nawet taki super, chyba że z mniejszą prędkością. Radar jest obowiązkowy, niestety. Bo nie ma za niego punktów ani nagrody, trzeba go po prostu... 210, no. Przez to, że wyjeżdżam na pobocze, to tracę przyczepność i... Jest opcja next? Nie ma, jest resume, jest restart, jest leave. Chyba że jak przegram, jest opcja next? Jest opcja next? Lol. Wow, jestem głupi. Lucek, dziękuję ci. Masz big brain. Okej, to jest kolejny typ wyścigu, których nie muszę robić w takim razie. Myślałem, że są konieczne, bo są... To po co ja to robię? A nie, tylko nie Czarnobyl. Ale dobrze, jestem pierwszy, więc chyba, co by nie było, to zostanę w tym top 3. Zależnie od wyniku. I am very stupid. Please be patient with me. O, a tutaj na coś się nawet, to nawet nie wiem. Się na coś nadziałem niewidzialnego. Ej. Ale jest dobrze, jest dobrze. Powinienem przejść ten turniej bez większych problemów.
No ale przyznam, już na tym etapie te wyścigi są bardzo wymagające. Skupienie już takie 1000%. Jeszcze coś tam wycisnąć. Trzeci, dobra, jest, może być. Na styk, ale trzeci. To już na pewno jestem na podium, niezależnie od tego. Oh, your car is now equipped with a racing tuning kit EVO 1. Proszę bardzo, chyba nawet pierwsze miejsce. Pięknie. To jeszcze mam lepsze auto teraz. Propulsion Challenge. Nie mogę wybrać mojego ulubionego. Co jeszcze mamy? Performance Racing Cars. A już całkiem. No już całkiem. Jeszcze jest 19 z 35. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, ile jest jeszcze do odblokowania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ohoho, jeszcze sporo. No ale powoli do przodu. Spróbujmy tym Proportion Challenge, spróbuję pojechać tym Chevroletem. Dobrze mi się nim jeździ. Raider Race. To też mogę ominąć, co jest cudowne. No są aż dwa Golden Racy. No dobrze, zobaczymy. Spróbuję zrobić ten radar, bo darmowa kasa, jakby nie było. O Jezu, ale to jest w Hongkongu. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja tej trasy zupełnie nie ogarniam. Dobra. Nie ogarniam tej trasy, bo jazda tutaj to jest dla mnie... Chociaż prosty jest w miarę. Hong Kong. Golden Race. Aż dwa Golden Race. Yikes. To musiałbym być... Przynajmniej trzeci. To kurde nie będzie łatwo. Mam nadzieję, że ledwie piątego doganiam. Spadaj! Nic nie widzę zupełnie. O nie, jestem ostatni, szósty. Tak. No nic, jedziemy dalej. No może chociaż top 3 się uda. Jeszcze... Nie jest przesądzone. Duel, nie. I normal race w Paryżu. W Paryżu mam minimalne szanse, bo to jest w miarę szeroka trasa. Jakbym wbił pierwsze miejsce, byłoby mega, ale pewnie nie dam rady. Jeszcze pod prąd to jest... Chyba mam zbyt wolne auto na ten wyścig, w ogóle na cały ten turniej. Powinienem był wziąć coś szybszego. Nie mogę ich dogonić w ogóle. Może już czas, żeby sobie zupgrade'ować to auto, bo ono cały czas jest stokowe i cały czas nim jeżdżę stokowo. Takie wrażenie, że ja tutaj nie mam z nimi najmniejszych szans. Po
Okej, okay. Są po prostu szybsi ode mnie. Dobra, porozbijali się. I'll take it. Ta gra jest równie nieuczciwa czasem dla nich, tak samo jak dla mnie. Dalej jest szansa na podium, więc hej. Drugie miejsce jest gdzieś tak ostro do przodu, że już go nawet z boostem nie mogę dogonić. Tak, ale 256 na godzinę to jest max dla tego wozu niestety. A w porównaniu do tych, co jeżdżą po 350... O! Aha, drugi się zaklinował, super, teraz ja jestem drugi. No, jesteś pierwszy. Niespodziewany. Niespodziewana, ale miła zmiana paradygmatu. Że nagle... RNG jest Team Dark Archon. Aha, super. Straciłem panowanie. Już nie jest Team Dark Archon. Niepotrzebnie chwaliłem. Trzeba było nie chwalić. Pierwsze miejsce by mi tu cholernie, kurde, pomogło, więc... To zawsze najgorzej z tymi autami. No dobra. Oho, pierwszy będę, no nie wierzę. Co tu się wydarzyło? Może być, nie będę narzekał. Ostatni wyścig, jestem w rankingu... Ex aequo. To niedobrze, bo to znaczy, że mogę wypaść teraz. O, dzięki za tyle miłości, Meduża. Czenguno się czasem zawiesza. Telefon sam w sobie nie. Grom się zdarza, jak pamięć się skończy. Bardzo rzadko akurat. Na tym maratonie, jeżeli gra jest dobrze zrobiona, to bardzo rzadko się zdarzało, żeby gry się wieszały. Teraz jak na złość trochę klatkuje. Niepotrzebnie, kurde, komplementowałem. Teraz jest absolutnie nieznośnie. No i trzeba było wykrakać. Dobra, top 3 jest super, top 3 jest świetnie. Top 3 mówiłem! Ale teraz mnie już tak przycina, że... No, you lose. I co teraz? Okej, zaliczony.
Tyle się liczy. I to nawet na srebro. Dobra, to trzeba zrobić restart. Przerwa na siku. Akurat siku nie potrzebuję, ale... Switch off. No całkiem dobrze dzisiaj idzie. 20 już mistrzostw. Więc dobry wynik. Jeszcze tylko 15. No. Tego Sympiana na 100% dałoby się jakoś odchudzić, powyłączać trochę podsystemów, które są nieużywane i tak dalej. Ten cały system operacyjny w tle działa i ciekawe, czy by było trochę więcej wydajności. Bo się żre zdecydowanie o zasoby. Co mamy następne? Performance Racing Cars. Ej. Nie mam zbyt dobrych aut. Mam ani jednego z tej listy. Które by było najlepsze? Z tych czterech. Znawcy wozów. Ja oczywiście jestem Team Diablo, ale tylko dlatego, że mi się bardzo podobało w Need for Speed 3. Zobaczymy, jakie mają ceny. Co my tu mamy? A nie, to jest mój garaż. Lamborghini Diablo Roadster. Salin albo Murcielago. Mhm. Ten Salin ile kosztuje? Oj, ile on pieniędzy kosztuje? 375 tysięcy. Nie stać mnie właśnie, kurde, nie stać. Mam jeszcze inne, na które też mnie nie stać, ale to też ten... Ale to jest inny RGT. Ej. No to trzeba uzbierać na Lamborghini następne. Mogę sprzedać Forda GT. A może on znowu jeszcze będzie gdzieś potrzebny i wtedy nie będę mógł go sprzedać, jak się okaże, że on jest jeszcze gdzieś potrzebny. No tam jest o American Muscles na przykład, poniżej jest jakiś wyścig. Jakiś turniej. Jeszcze mam tutaj te dwa z Astonem Martinem, ale tych na razie nie robię, skoro nie muszę. Mógłbym tego spróbować. Ile za to jest kasy? 20 tysięcy. To i tak jest dużo mniej. Kurde, każdy ten turniej się do niczego nie nadaje, skoro mogę po prostu robić cały czas tamten jeden, dostawać kurde samochody i... Kurde, kurde. Sprzedawać za
100 tysięcy praktycznie za każdym razem się dostaje. 85 tysięcy plus bonusy z wyścigów. Co oznacza zakłódka, że jeszcze się oprócz pieniędzy dostaje coś. Coś się odblokowuje. Na przykład w przypadku tego wyścigu się dostaje auto za każdym razem. Ale są też tuning kity i inne rzeczy, które można wygrać. Zminimalizuję to na razie. Ech, ten grind w tej grze jest obrzydliwy. W sumie jedyna duża wada to, że trzeba dużo grindować. Przypomina mi pewne inne wyścigi, które niedawno wyszły. A ostrzegałem w recenzji. Zobaczymy, co pokaże następna Forza. To jest fantastyczna okazja dla Microsoftu, żeby wygrać trochę punktów dobrej woli. Bardziej, że to jest też gra, która wyjdzie też na pecety, nie? Więc to już jest na dzień dobry mega plus dla graczy. Nie Forza, ale to wyszła Horizon, a nie Motorsport. To są dwie różne serie. Ten Motorsport ma mieć w ogóle silnik nowy itp. itd. Jak idzie granie? Całkiem dobrze dzisiaj. Spory postęp. Kilka turniejów zaoranych, a teraz znowu grind na nowe auta.
Ja tylko ogłosili nową Forzę, ale ona nawet wychodzi w lato teraz przecież jakoś. Znaczy w lato czy na jesieni? No bo jest Forza Motorsport. I to jest gra taka typowy symulator. No to powiedzmy, że półsymulator taki w stylu Gran Turismo. No i jest też Forza Horizon, która jest grą bardzo arcade'ową. Taką bardziej do zabawy niż do ścigania się. Są dwie oddzielne serie. Horizon to taki sandbox otwarty, no a Motorsport to typowe ściganie się po torach. Bub, MMFs. Tak będzie. Będzie Forza Motorsport, recenzja dyletanta. Niezmiennie od 10 lat tak recenzuję samochodówki. Bo lubię, ale się nie znam. No i co poradzę? Znaczy, nawet nie, że nie znam się na samochodówkach, tyle, bo grałem tyle lat w różne samochodówki, co nie znam się zupełnie na samochodach. Głupio jest mi wydawać jakieś opinie na temat samochodów, bo absolutnie nie mam pojęcia, jak na przykład, nie wiem, jak jeździ jakieś tam Lamborghini w rzeczywistości, czy kurde, Fiat 126P. To są rzeczy, które są dla mnie zupełnie obce. Dla mnie po prostu car goes vroom i tyle. Ale jak wyjdzie Forza Horizon, znaczy, Boże, Forza Motorsport, zrobimy z niej streama, to kupuję tam Subaru Imprezę i robimy z niego Bubaru Party. Przemalujemy na taki żółty z zielonym, zrobimy napis Bubaru i ogóle. Zrobimy cudowne Bubaru. Z warunkiem, że będzie, no ale spodziewam się, że kurde, no gdzie jak gdzie, ale tam powinno być. Wow. Jak wyskoczył, jak kurde Filip z konopi. On też się tu wziął nagle gościu. Ostatniego wyścigu mógłbym już nie jechać w ogóle, bo nie mają szans mnie dogonić, ale nie da się pominąć kurde wyścigu. A szkoda, bo to też by mi oszczędziło dużo czasu. Ale już mogę pojechać jakkolwiek. Byle dojechać. Chociaż jest też ten bonus za pierwsze miejsce, więc bonus okrążenia.
O, jak mnie zarzuciło. O kurde. Co to był za odgłos? Ja myślałem, że to już jest koniec, a tu jeszcze jedno okrążenie. Prosta, ale jest pierwsze miejsce. Jak fajnie spędziłeś 9 godzin już streama. O, jak super. Sprzedajmy auto. Sell. I dalej za mało. Ile jeszcze potrzeba? Ile tam było? Jaka tam była cena za tego Lamborghini? $30,000 jeszcze muszę skądś wykombinować. Co jeszcze mogę sprzedać za $30,000? Mam coś spadziewnego do sprzedania za $30,000. Ten Ford, kurde, on mi jeszcze jest potrzebny. Duszę, nerkę. No dobra, no to pojadę jeszcze raz. O mój Boże. Jakbym miał listę wszystkich samochodów, które są potrzebne, by było bardzo na rękę, żebym sobie wybrać, czym już nie będę jeździł. A tak to po prostu jeszcze raz. Już ostatni raz chyba na dzisiaj, bo... Kurde. Miałem nadzieję, że skończę tego asfalta przed wyjazdem, bo będę musiał wyjechać na jakiś czas. Nie będzie streamków na początku kwietnia, w zasadzie połowy kwietnia nie będzie streamków. Miałem nadzieję, że skończę do tego czasu. Nie, migracja. Trochę spraw do pozałatwiania, a potem są święta wielkanocne. Nie zostawię przecież mamy samej na święta wielkanocne.
ale siłą rzeczy... Moja mama jest średnio pisankowa, to znaczy nie zdobimy zazwyczaj jajek jakoś tak super ładnie, po prostu, wiecie, wrzuca je do tego takiego śmiesznego roztworu, że farbki są i się malują na jakiś tam kolor, ale żeby jakieś takie super wzorki czy coś, to raczej nie. Jak byłem mały, to się lubiłem trochę pobawić, ale... Tak poza tym to... Natomiast jajców, co się objem, to oczywiście moje, nie? Mam nadzieję, że pójdzie wszędzie, tylko nie w cycki. Tego numero uno zawiało. Czy jest drama Winiary kontra Kielecki, a z Hellmansa jest dobry majonez. Hellmans też już jest kancelowany. Nie jest pan pierwsze miejsce. Goodbye. So long, gay Bowser. Czy ja nie miałem do tego jakiegoś audio? So long, gay Bowser. Miałem. Praca. To jest w ogóle multitasking, żeby jedną ręką się ścigać, a drugą robić... So long, Bowser! Jak on zachrupał. Byłem pierwszy, więc mogę teraz trochę odetchnąć z ulgą. No nie.
Chciałbym wiedzieć, co ten pan mówi w tej piosence. Jest dla mnie zbyt zniekształcone, żeby zrozumieć, co ten sample głosowy tam mówi. Nie umie bramki strzelić. No widzicie, no Szkoci są zbyt kulturalni, żeby Polakom strzelić bramkę, bo im trochę wstyd. Czekają, aż zrobimy pierwszy ruch. A, zagapiłem się na czat. W jakich językach umiem programować? Jezu, gdyby przyszedł jakiś prawdziwy programista, to pewnie by mi powiedział, że w żadnym. Najwięcej pracowałem z językami sieciowymi, znaczy tymi związanymi z internetem, z PHP, z JavaScriptem. HTML to nie język programowania, ale w HTML-u dużo ogarniam i w CSS-ie. Z języków takich bardziej klasycznych, tak po środku, to jest Java. Potem z języków takich też trochę sieciowych to Python. Potem z języków mniej sieciowych już to w C pisałem, bo musiałem, ale bardzo koślawo. Czym to ja jeszcze? W ogóle uczyłem się pisać od Pascala i Delphi. To były pierwsze moje języki, jakich się uczyłem. Kompletnie bezużyteczne w dzisiejszych czasach. Proszę nie mylić Java i JavaScript, bo to są dwa zupełnie inne języki. No w Basicu to się to samo przez się rozumie. W kilku smakach Basica trochę piszę, ale ciężko mówić, że to jest język programowania Basic, tak na dobrą sprawę. No jest, no z definicji jest, ale to... Jak się miało komputer z Basiciem, no to kurde, to była podstawa jego obsługi. Potrafić się z nim komunikować. Żeby było śmieszniej, to Pascala się uczyłem z kursów CD Action. Kurs Pascala w gazecie. Przepraszam, w czasopiśmie. A potem na płytce były różne przykładowe programy. A były fajne czasy, dużo się nauczyłem. To był pierwszy wyścig, prawda? A nie, to już drugi. Ojej, jak dobrze. JavaScripta się nie uczyłem znikąd. JavaScripta się uczyłem akurat sam. Po prostu... Tak samo jak PHP. PHP i JavaScript nauczyłem się po prostu edytując istniejące skrypty. Uczyłem się bawiąc się kodem, który znalazłem. Potem czytając, jak nie wiedziałem co zrobić, jakieś tutoriale w sieci. I potem zacząłem pisać własne rzeczy coraz bardziej skomplikowane. I tak jakoś wyszło. Wtedy jeszcze nie było Stack Overflow. Ja mówię o takich czasach, okolice już 2003 roku czy coś. I chyba wtedy jeszcze Stack Overflow w ogóle nie istniał. Listy mailingowe driven development. Był kurs PHP bardzo dawno temu, polski, człowieka imieniem Maw. I z niego nauczyłem się bardzo dużo.
A potem było mi bardzo miło, bo miałem przyjemność przez chwilę pracować z tym samym Mavem. Muzyka z gry za głośno. Może tak będzie trochę lepiej. Jak dalej za głośno, to dajcie znać. PHP BB by Przemu. To też były czasy. Oczywiście, że się stawiało na fora na PHP BB by Przemu. Ile to miało luk w ogóle, jakichś tam błędów, że co chwilę jakieś łatki bezpieczeństwa. Najgorzej, bo PHP BB wydawało łatki. Potem Przemo musiał robić łatki do tych swoich skryptów, żeby to było w miarę na bieżąco. Te strony zazwyczaj były cholernie niebezpieczne pod tym względem. Zawsze były trochę do tyłu w kwestiach bezpieczeństwa. Jesteś najmłodszy na tym streamie, to zależy ile masz lat, panie kolego. Wątpię. Wydaje mi się, że ja jestem najmłodszy na tym streamie. Finish! Stare fory Marandotiu nie było na PHP BB by Przemu, nie, niestety. 18 tysięcy euro, super. 8 tysięcy dostałem bonusu i jeszcze dostałem korwetę, bardzo fajnie. Teraz można sprzedać korwetę. Sell. Poszła na handel. I do kupienia Lamborghini Michelada. Tak. To jest auto, które jest mi potrzebne. Jeszcze nie miałem, ale obrzydliwy zielony chcę taki. Czy serwis Arendotiu został w całości napisany przeze mnie? Nie, serwis Arendotiu stoi na WordPressie. Kiedyś mieliśmy mnóstwo własnego kodu. Prowadziliśmy bardzo zaawansowane skrypty, ale nie było mnie stać na to, żeby utrzymać naszą na przykład gigantyczną bazę gier i system kolekcji. Czy od razu zrobić jakiś tuning? Może nie. Może najpierw się przejadę, żeby jakiś taki feel złapać samochodu. Gigantyczna średnia wieku tutaj jest w porównaniu do innych streamerów. Znaczy, bo tu przesiadują głównie ludzie z demencją, którzy nie ogarniają, co się dzieje na ekranie, nie wiedzą, że to są gry z Engage'a, po prostu siedzą, patrzą w ekran i się uśmiechają. Bo tyle już im w życiu zostało. Tu już jest taka średnia wieku, że no po prostu, no, niestety. Sugestii obort to musiała być technologia od Maska. No jakie autko, brum brum. Kurde, zapiernicze ostro, 330 na godzinę. To jest ładny top speed. Coś te drifty mi średnio idą na razie. Boop, boop, motherfuckers! Dobra, jestem pierwszy, więc chyba nie ma tragedii z osiąganiem tego wozu.
A ten four-wheel drive dużo tutaj robi, bo skręca to auto fajnie. Trzyma się ładnie na wierzchni. Nie wiem, na ile to tu jest odwzorowane w tej grze, to jest taka arcade'ówka na maksa, ale bardzo dobrze się prowadzi. Mimo prędkości, o. Spartoliłem. Wow, oglądanie na Switchu. Jest apka Twitcha na Switchu? Nawet nie wiedziałem, że jest apka Twitcha na Switchu chyba. A jak wiedziałem, to już nie pamiętam, bo jestem stary. Jestem starym dziadem. No domyślam się, że jak apka to do oglądania, nie do streamowania. Jeszcze nie to tysiąclecie w Nintendo, żeby można było streamować z konsoli. Radar Love. Okej, radar mogę pominąć. Enguno, dzięki tobie zakochałem się w Engage'u. Powodzenia na asfalcie. Jest mi tak bardzo przykro, że zaraziłem się Engage'em. Obawiam się, że w niedalekiej przyszłości zarażę mnóstwo osób Engage'em. Smutne, ale tak to już jest. Mogę to zeskipować wreszcie. Mam bardzo duży globalny plan na pozarażanie ludzi Engage'em. Jedziemy Golden Race. Jak się ta choroba roznosi? Drogą płciową, Łukaszu. Będzie pandemia Engage'a i wszyscy będą musieli znowu siedzieć w domach. O, jak to dziwnie się jedzie w drugą stronę. OMG. OMG, jak się dziwnie to jedzie w drugą stronę. OMG. Pierwszy raz jadę ten tor pod prąd i jest... kurde, trudny. O, jestem już ostatni. Trzeba to jakoś naprawić. Wyprzedź go, wyprzedź go! O, chyba już po mnie. Jop, szósty. Widzi pan świat w 14 FPS-ach? Przykro mi, ma pan Engage'a. Ajajaj, duel, to też mogę... A, bo to ostatni jest normal race. Myślałem, że dwa golden race. Dobra. Duel mogę też olać, nie chcemy duel i został normal race. USA Speedway. To jest chyba nowy tor, to jest jakaś Daytona? Czy jechałem już na tym torze? Daytona! Będzie w kółeczko. O, po takim torze, po kółeczku, to ja mogę jeździć cały dzień w tej grze. To może po to, że nie obok toru. Ej. Tylko tu jest problem, bo oni są szybsi. Dobra, tu jest problem, bo oni są szybsi. Mają większy top speed ode mnie. Problem ich nawet z turbo dogonić.
To autko zdecydowanie by zadziałało lepiej z jakimiś upgrade'ami. No jadę na maksa, szybciej się już nie da. Jap, tu trzeba będzie jakiś upgrade dorobić, bo po prostu nie mogę ich dogonić. Ciekawe, czy to wystarczy, żeby wygrać ten turniej, czy nie. No, nawet z boostem nie mogę się za bardzo do nich dotegować. Chciałbym zrobić grę. Bardzo kusi mnie ostatnio zrobienie gry. Już nawet ostatnio odpaliłem. Najpierw Click Team Fusion. Uznałem, że chyba zbyt prosty silnik. Potem odpaliłem Unity. Poklikałem trochę i uznałem, że w sumie... O, udało się przejść. Że w sumie, kurde, może jednak inny jakiś. A potem jeszcze myślałem, kurde, za bardzo nie wiem, nawet nie mam pomysłu na grę. Po prostu mam ochotę napisać grę. Ale nie mam pomysłu. Myślałem, że może na jakąś, żeby się rozkręcić, jakąś platformówkę, chociaż taką prostą. Żeby sobie to po prostu się rozkręcić w programowaniu. 40 tysięcy nagrody, to jest dużo. V12 only. Spróbować, nie spróbować? Zobaczyć. Spróbować można, no. To znaczy, ja mam kilka gier, które chciałbym napisać, ale są bardzo skomplikowane i to nie jest coś, za co bym się na pewno zabrał w pierwszej kolejności. Tak bez przygotowania, bez jakiegoś takiego pomyślunku i ogarnięcia dobrze silnika. Na przykład, kusi na zrobienie gry strategicznej, takiej real-time strategy. No ale to nie jest coś, że po prostu siada człowiek do tego i od razu pisze grę. Dobra, pędzę. No muszę zrobić upgrade tego wozu, nie ma opcji. Będę szósty. Nawet nie dogonię tego piątego. Yep. Robienie gier wokół ograniczonej platformy to siłą rzeczy musi wychodzić, no bo optymalizacja to jest coś, co jest kluczowe w robieniu takich gier. Wtedy trzeba dużo myśleć abstrakcyjnie. Ja tam na przykład podstawowo ogarniam Unity właśnie na tyle, żeby zrobić jakąś platformówkę 2D. I myślę, że to by była taki fajny sposób na to, żeby się wprawić z powrotem. Przypominać sobie, jak to wszystko działa i potem może pomyśleć o czymś nowszym. Bo w Click Team Fusion na przykład jestem w stanie zrobić wszystko, na co pozwala silnik. Bo to jest prosta ewolucja Click and Play'a. Ale za to same gry są dość prymitywne. Chociaż byłem zaskoczony, ile fajnych gier, takich komercyjnych, które wszyscy znają, jest opartych na Click Team Fusion. To było dla mnie dużym zaskoczeniem. Znaczy, gra, o której ja myślę, to była gra w stylu Dungeon Keepera. O, niespodzianka. Chciałem po prostu zrobić coś w stylu Dungeon Keepera. I to, czy... 2D czy 3D, to nie robi żadnej różnicy w tym wypadku. Bo dla gameplayu nie ma to żadnego znaczenia. Ale na pewno ostatecznie byłaby w 3D, bo ludzie nie chcą grać w rzeczy, które są w 2D w 2022 roku. Ja wiem, że Unity ma Bolta, ja wiem.
Jaka mnie najbardziej zdziwiła, że była na Click Team? The Escapists. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta taką grę, ale to była naprawdę popularna gra taka w stylu ucieczka z więzienia i te sprawy. Jestem zaskoczony, że to było na Click Team. Oprócz tego Freedom Planet, taki... To na Round of You był o tym materiał kiedyś. To też było na Click Team Fusion robione i byłem zaskoczony. Nie wiem, czy dwójka też była pisana. Nie patrzyłem na pełną listę gier. Był po prostu showcase gier, które powstawały na Click Team Fusion. No i oprócz takich rzeczy, o których wiedziałem, jak Five Nights at Freddy's, pojawiło się m.in. The Escapists i byłem zaskoczony, że Escapists było robione na Click Team Fusion. Czy nie widzę żadnego powodu, dla którego miałaby nie być. Nie ma w tym silniku niczego takiego, czego by się tam nie dało zrobić, tylko... Tylko ja właśnie bardziej widzę ten silnik w platformówkach i tego typu grach, bo on nie jest bardzo taki pod platformówki. Jestem zaskoczony, że komuś się chciało, może tak, robić grę na tyle złożoną. Nie, pierwszy mam być. No. Hotline Miami, nie pamiętam, czy było... Hotline Miami było chyba w Game Makerze robione. Dobrze, że pierwsze miejsce, to teraz mam szansę tu zostać na tym podium. Game Maker to też zupełnie inna bajka. Gdzie ja jadę? O, przeszedłem za pierwszym razem. Okej, okay. Darmowa kasa, może być. Kolejny Golden Race. Tu pewnie znowu wypadnę. Czy pamiętam Crasha Engunu? Czy... O, fajnie, zepchnął mnie z drogi ten tir. Na samym początku wyścigu. To bardzo fair, szczególnie wyścigu, który jest na czas. Znaczy, że mogę, jak będę ostatni, to będę wyeliminowany. Bardzo uczciwe. Pamiętam Crasha na Engunę. Jeżeli mowa o Crashu Bandicoocie, to oczywiście, że pamiętam. Był tragiczny. No bądź chociaż piąty, nie bądź taki. Nie będę piąty, co? A będę. Nawet trzeci. Jak się powiedzie wszystko. Oj. Na czwarty. Ajajajajaj, już nie docisnę. O nie! Ha! Utknęli! Ha! Ale ta gra się gliczuje pięknie momentami. Złościłbym się, gdybym to był ja, a nie oni. Oj, ale bym się złościł. No dobra, to teraz to już jest gwarancja, że będę na podium. Pierwsze miejsce byłoby spoko, ale już chyba go... nie dogonię. Szybkie auto. No pięknie. I duela mogę już olać. Będę drugi. Spoko. Drugie miejsce, kolejny wyścig. 28 tysięcy euro. To nie jest takie hop-siup. No nie.
jest takie hop-siup. I 21 turniej w ten sposób, jeśli dobrze liczę, zakończony. I tutaj dzisiaj poprzestany chyba, bo chociaż kurde, to może być 22. Musiałbym policzyć po prostu pucharki, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwa, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa. Macie rację, to był 22 z 35. Dobra, skoro już będę grał po prostu do wpół, skoro już jest 20 po prawie, to jeszcze akurat zdążę ograć jeden. No, bo całkiem dobrze idzie, kurde. Głupio by to było stracić. Chciałbym zobaczyć, czy w tej grze trzeba przejść wszystkie turnieje, czy po prostu przejść ostatni turniej, żeby wygrać. A tak mnie trochę kusi, żeby... I tak nie mam odpowiednich samochodów. Spróbujmy. American Muscles. Hummer. Ford. Kusi ta korweta. Bo tym mięśniakiem, tym Fordem jest ciężko strasznie. Hummer oczywiście najgorszy, ale... Spróbuję, zobaczymy. Dual oczywiście odpuszczę. I Hong Kong Reverse. Straszna jest ta trasa. Hong. Wystrzeliły te wozy ostro do przodu. Mogę być za wolny w tym samochodzie. Chyba najwyższa pora, żeby zrobić jakieś upgrade'y do tej korwety. Dalej jeżdżę na stokowej. Ciekawe, co by było przy wyborze Hummera. Chyba zaraz sprawdzę, bo no nie mam szans wygrać tego wyścigu. Oni są za szybcy dla mnie po prostu. Spróbujemy jeszcze raz, ale spróbuję tego Hummera, zobaczę, czy nie będzie prościej, czy zastanawiam się, czy poziom trudności się nie zmieni do wyboru auta. Bo to jest dużo wolniejszy wóz, nie? Więc jakie on może mieć jakiekolwiek szanse w tym wyścigu? Ej, też jedzie takim wielkim, nie? Ale jeżdżą takimi większymi teraz wozami. Może faktycznie poziom trudności się dopasowuje do wybranego samochodu. Ale jest kurde trudno.
Mam wrażenie, że dalej nie mam szans wygrać mimo wszystko. To też jest chyba stokowy hammer. Jest po prostu za wolny. Chyba niezależnie od tego, jakie auto wybiorę, no to musi być zupgrade'owany. Ajajajajaj. Jakby się chociaż czwarte miejsce udało wycisnąć, to już by miał jakieś punkty, jakąś szansę na wygraną. Czy na podium, bo to wygrana to jest... Wygrane są dla dzieci. Dobra. Spróbujmy po prostu najszybszego samochodu, jaki mam. Zobaczymy, czy to coś da. No bo mam tego, kurde, Forda GT. Ale on będzie... A no tak, Radar Race jest pewnie ustawiony na sztywno. Radar Race'a bym w życiu tym hammerem nie zrobił. On najzwyczajniej w świecie nie ma takiej prędkości. No ten za to, kurde, 330 na godzinę. Ciśnie, jak gdyby nigdy nic, czwarte miejsce. Próba kierowania tym wozem to jest wyzwanie samo w sobie. Prowadzi się jak beczka. Toczy w jednym kierunku i tyle. No ale tak, no tutaj też, kurde, jadę dwa razy szybciej, ale i przeciwnicy jadą dwa razy szybciej. Więc faktycznie jest jakaś metoda skalowania poziomu trudności. Do wybranego wozu. No to niewiele zmienia, bo i tak, kurde, są trudne, nie? Bardzo spoko. Szybszy ode mnie. O ty w mordę. Aha. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten wyścig.
Nie mogę jechać w ogóle, super, okej. I dalej nie jestem ósmy, to jest ciekawe. O, teraz jestem ósmy. Dobra, słuchajcie, ale no zaryzykuję, pojadę dalej. Jeżeli wygram chociaż jeden z tych wyścigów, to dalej mam szansę na podium. Hongkong jest trudnym torem, ciasnym. Przeciwnicy no nie dają za wygraną, jak widzicie. Ale dalej mam szansę. Jakbym wygrał z jeden wyścig. Wciąż jest szansa na podium. To jest strasznie nie fair, no, że się zaklinował na geometrii gdzieś tam jakiejś niewidzialnej. No. Jak to już jest z grami wideo, nie? Golden Race. Dobra, jak to jest Golden Race, to chyba już nie mam szans na wygranie. Ale jakbym się wcisnął gdzieś na trzecie miejsce jakimś cudem. To jest jedna z tych gier, w której w sumie nie trzeba dużo, żeby wygrać. Wystarczy odrobina szczęścia. Się komputer trochę zgliczuje tu i ówdzie i można wygrać nawet najgorszy wyścig, ale... Właśnie, trzeba liczyć na to szczęście. O proszę. Top 3. Szansą na top 2. O tym mówię, nie? Wystarczy odrobina takiego szczęścia. O proszę. Tutaj się teraz dwóch prowadzących rozbiło i już będę minimum drugi. I tu nawet nie trzeba mieć za dużo skilla, po prostu odrobinę farta więcej niż przeciwnicy na tych trudnych trasach. Lololololol, pierwszy, lo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 l, lololololol, lololol, lololololol, lol. Więc no, wkurza mnie momentami ta gra, bo jest nieuczciwa, ale chociaż jest nieuczciwa dla wszystkich. O Boże, 187. LOL, za pierwszym razem. O, dobry tor. Okej, tu mam teraz szansę. Jezu, ile tu wozów. Haha, zrobili z tego prawdziwego NASCARa, takiego, że jest kilkadziesiąt samochodów. O, na tym torze mam szansę. Hehehehe. Yeah, baby. To chyba nie jest ruch uliczny, to chyba jest po prostu symulacja, że to są, wiecie, inni zawodnicy na tym NASCARze. Okej, to mam kurde szansę wygrać. I to tak z zapasem. Komend na czacie mamy dużo. Jest podobno, jak ktoś kiedyś odgadnie wszystkie, to nastąpi koniec świata.
Osoba, która znajdzie wszystkie komendy na Twitcha, dostanie klucze do Arundotiu. Uuu, zdublowałem już 8. Dobra. Poszło dużo lepiej niż się spodziewałem. A już byłem gotów się poddać po tym pierwszym wyścigu. A tu piękne wygranko. Ja cię kręcę. €40,000 na dzień dobry, znaczy na do widzenia. Czy odblokowały się jakieś nowe rzeczy? Nic się nowego nie odblokowało. Chamstwo. No nic, to starczy na dzisiaj. 23 z 35. Znaczy, że już tylko 12 turniejów. To jest szansa. Jest szansa na to, że na następnym streamie to ja to skończę. Może przydałoby się zrobić jakiś taki dłuższy stream i przycisnąć trochę tę grę. Jeszcze bym pograł, ale ja mam jutro dużo roboty i muszę być wyspany, więc... więc... no, zobaczymy. Może jeden jeszcze? 4x4? Może jest jakiś w miarę prosty? Może jeszcze jeden. Tak tylko po to, żeby mieć na następny raz mniej do zrobienia. Czy znalazłem już ostatnią grę? Nie znalazłem. Jeżeli nie znajdę, no to prosta sprawa. No, jeżeli się nie udaje nigdzie dostać, no to będę musiał zagrać na piracie. No. Nie zamierzam się poddawać. O Jezu, odwrócony Nowy Jork, co jest? OMG. Ale dziwnie. Bardzo nie chciałbym grać na piracie, bo to jest... To stoi w sprzeczności z tym, co ja lubię. Jak patrzę na życie. Akurat Guinness to ma w dupie, czy ktoś gra na piratach, czy nie. Nawet z emulatorów biorą normalnie rekordy. Guinness to jest pazerna firma. Oni za wszystko dadzą ci rekord, jak im dasz pieniądze. A, pierwszy. Dobra, czyli już jestem prawie na pewno na podium. Nie, TMR też nagrał w 100% na oryginałach, bo niektórych gier na NES-a się nie da dostać. Są takie gry, które są po prostu nie do zdobycia. No, prawie wszystkie. Ma, myślę, 99% biblioteki Engage'a. O Jezu, rewers na Ukrainie. No, ciekawie. W Ukrainie. Czy z tym, że tam wpiszą co się chce do księgi rekordów Guinnessa, no to nadal to trzeba udowodnić i nadal spełnia warunki. Spełniać warunki tego, żeby to było rekordowe, nie? Ale Guinness ma gdzieś zazwyczaj większość rzeczy. Szczególnie w takich małych kategoriach, takich ciekawostkowych. Tak długo, jak im się przekaże nagrania i wyjaśni się, na czym polega rekord. Da jakiś precedens, że inne rekordy w podobnej kategorii istnieją, to przyjmą bez gadania. Trudny ten tor.
odwrócony jeszcze jakiś taki dziwniejszy, mi się wydaje. A jak nie przyjmą, no to kurde. Trochę smutno by było, jakbym przeszedł wreszcie te wszystkie gry po tylu latach i by Guinness powiedział, że oni mi nie dadzą rekordu. To by było smutne. Kurdele. No, znowu się zaklinowałem. Pięknie. Ostatnim okrążeniu znowu. Jakby to było na pierwszym, żeby była jakaś szansa to potem odpracować, ale nie, kurde, na ostatnim. No nic, no dzisiaj ta gra była i tak dla mnie wyjątkowo dobra. Chyba nie mogę aż tak narzekać. Bardziej, że nadal jest szansa na ten, na podium. Piąty. No. Rekordzista wpisany to świnka morska Snowball z Anglii, która przeżyła 14 lat i 10 miesięcy. Grzeczny Snowball. Smallball się powinna nazywać. Smallball to jest piękna nazwa dla świnki morskiej. O, super. Źle, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Tak. Bardzo, bardzo źle. Przynajmniej czwarty muszę być. Cholera jasna, nie dam rady już chyba. Czy to wystarczy na trzecie miejsce? Nie. Chyba nie. Drugie! O, ex aequo! O mój Boże! O! Drugie ex aequo. O jeden punkt. Jeden punkt mniej i bym padł. Ups. Ja i tak nie chciałem. I tak nie chciałem tego. Dobra. 24 z 35, 2/3 gry to jest zdecydowanie zadowalający wynik na dzisiaj. Akurat, patrzcie, idealnie minie 10 godzin i można kończyć streama na dziś. Wspaniale. Tit. A, miałem zapauzować i nie zadziałało. Super. A zepsułem taki piękny moment. 10 godzin, 5 sekund, kochani. Na tym dzisiaj poprzestaniemy. Quit.
10 godzin. Więcej niż myślałem, że ten asfalt będzie trwał. Nie będę ukrywał. Myślałem, że będzie trochę krótszy. Dopiszmy go tutaj ładnie do listy. 10.00.05. I czas całkowity 198.07.34. 200 godzin na pewno pyknie w trakcie tego asfalta. Ile jeszcze zostało? Ho, ho, ho. 21 z 63 to ogólnie 1/3 też biblioteki równiutko. To będzie dużo streamów. Nie od ostatniej gry, to w ogóle jest źle podpisane. Nie P1. Czemu jest P1? Jest today, a tu jest G25, a powinno być coś innego. No nieważne. Dobra. Dobrej nocy, kochani. Zobaczymy się ponownie jutro. Nie wiem, czy rano, czy wieczorem, czy coś, ale na pewno będziemy grać jutro w Kirby'ego, więc po prostu zerkajcie, moi drodzy. I życzę wam dobrej nocy. Pa, pa!